W nietypowej scenerii Białostockiego Muzeum Wsi wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno wraz ze współpracownikami wziął udział w spotkaniu z mediami. Podczas konferencji poruszyli kwestie funduszy dla przedsiębiorców z obszaru Natura 2000 oraz środków przyznawanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na obiekty zabytkowe. Pokazuję, że jesteśmy na terenie gminy Wasików, jednej z tych gmin, która ma bardzo duży obszar Natury 2000 swój, bo gmina Wasików to 72% całkowitego obszaru należącego do obszaru Natura 2000. Całe województwo to 34% obszaru Natura 2000. Bardzo często słyszymy od przedsiębiorców, bardzo często słyszymy od samorządowców, że z obszarem Natury 2000 są same problemy. A to z budową obwodnicy, na przykład Wasilkowa, a to z budową różnych nowych inwestycji, tym też tych rozwijających przedsiębiorczość, czy też w ogóle z problemami budowlanymi. Zarząd województwa przy tworzeniu strategii rozwoju województwa i regionalnego programu operacyjnego podszedł do tego tematu, szanowni państwo, bardziej prorozwojowo. Nie ma co walczyć z obszarem Natura 2000, bo jednak ochrona naszego dziedzictwa przyrodniczego jest bardzo istotna i bardzo ważna w naszym regionie. Trzeba szukać takich sposobów i takich form, które pomogą przedsiębiorcom w tej przestrzeni się rozwijać. I stąd w ramach programów z działania 1.5 otwieramy konkurs właśnie dla przedsiębiorców, którzy funkcjonują lub chcą funkcjonować na obszarach Natury 2000. Dla przedsiębiorców zaprzyjaźnionych z Naturą 2000 został ogłoszony konkurs, dzięki któremu mogą uzyskać wsparcie na inwestycje w gminach, których rozwój uwarunkowany jest tą siecią. O szczegółach konkursu mówiła dyrektor Emilia Malinowska. Rezultatem tych projektów, naszym zdaniem, powinny być przede wszystkim nowe miejsca pracy na terenie gmin uwarunkowanych naturą. No i właśnie najważniejszy aspekt to jest to przełamywanie barier. Tak? Chcemy pokazać, że na terenie takich gmin, gdzie jest dużo tej natury, można realizować projekty rozwojowe, można się rozwijać, można rozwijać przedsiębiorczość, można tworzyć miejsca pracy. Flagowe podlaskie zabytki, takie jak Pałac Branickich w Białymstoku czy Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, zostaną odnowione. Dotacje na ten cel również pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wpłynęło 68 wniosków, do oceny formalno-merytorycznej przeszły 64 wnioski. Komisja Oceny Projektów pozytywnie oceniła 20 projektów, ale z uwagi na to, że w tym konkursie mieliśmy do dyspozycji 40 milionów złotych, z czego 4 miliony złotych musimy zatrzymać, to jest 10% wartości alokacji na konkurs. My musimy to zatrzymać na ewentualne odwołania. Dlatego też zarząd województwa wybrał do dofinansowania 13 projektów na kwotę ponad 35 milionów złotych. Kwota jeszcze, która pozostała, to prawie 5 milionów złotych, będzie do rozdysponowania po zakończeniu procedury odwoławczej. Wtedy zarząd będzie mógł podjąć decyzję o wybraniu kolejnych projektów z listy. I oczywiście zarząd będzie miał też taką możliwość po zakończeniu postępowań przetargowych, jeżeli będą się jeszcze uwalniały środki. W sumie dofinansowanych będzie 13 spośród blisko 70 projektów na łączną kwotę 40 milionów złotych. Skansen, Białostockie Muzeum Wsi, również znalazło się na liście zabytków, które zostaną odrestaurowane w ramach RPO. Tutaj chodzi przede wszystkim o dwór z Bobry Wielkiej. Obiekt, który jest największy w Skansenie. Chcielibyśmy, żeby też był jednocześnie najbardziej reprezentacyjny i jeden z najstarszych, bo z przełomu XVIII-XIX wieku. Obiekt, który można powiedzieć w skali naszego województwa jest obiektem wyjątkowym, bowiem dworów drewnianych niestety nie zachowało się wiele w naszym województwie, a te, które jeszcze mają w środku wyposażenie wnętrz nawiązujące do swojej tradycji, do historii, jest ich już naprawdę niewiele. Praktycznie to są obiekty, które można policzyć na palcach jednej ręki, więc zależało nam na tym, żeby ten obiekt w Skansenie
był już na tyle wyremontowany, żeby spełniał te wszystkie funkcje, jakie miały spełniać pierwotnie, czyli przede wszystkim ekspozycyjną, tak jak wspomniałem, ekspozycja wnętrz, ale także w ramach RPO chcemy tutaj przygotować dużą wystawę sztuki ludowej, stałą wystawę, takiej też w naszym regionie brakuje, gdzie będziemy pokazywać nasze tradycyjne rzemiosło, sztukę ludową. Obiekt ten również będzie służył jako magazyn muzealiów, bowiem jest w całości podpiwniczony i dzięki temu, że będzie w nim ogrzewanie, którego teraz nie ma, będzie mógł być wykorzystywany przez cały rok. Zapewnimy naprawdę bardzo dobre warunki magazynowe dla tego budynku i będziemy dzięki temu mogli przede wszystkim zbiory działu etnografii, które będą przewiezione tutaj z Ratusza Białostockiego, właśnie przechowywać, ale też i udostępniać, bo taki jest sens naszej działalności jako muzealników, zachować i te muzealia i jednocześnie pokazać dla wszystkich osób zainteresowanych. O tym, że ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego jest bardzo ważna dla naszego regionu i że należy szukać sposobów, które pomagają przedsiębiorcom w tej przestrzeni się rozwijać, przekonany jest wicemarszałek Maciej Żywno. Znajduje to swoje pokrycie w regionalnym programie operacyjnym województwa podlaskiego na lata 2014-2020.